Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Nazywam się Lanta Kornaga, jestem Executive Sales Leader, zajmuję się rekrutacją, szkoleniem konsultantów i liderów i dzisiaj będziemy sobie opowiadać na temat kosmetyków, które znajdują się w katalogu numer 12. Ten katalog dopiero dzisiaj, że tak powiem, wystartował i będzie ważny przez cały miesiąc sierpień, tak? Katalog numer 12. Dobra, to moi drodzy, lecimy. Macie katalogi 12 już? Macie. Ja dzisiaj mam pomoc, jeżeli chodzi o nasze spotkanie, z tego względu, że będziemy rozmawiać dzisiaj na temat cery. Na temat cery, jakie mamy rodzaje cery. I mi tutaj będzie dzisiaj pomagać Ewa, bo Ewa z wykształcenia jest kosmetyczką. Tak, Ewa? Tak, zgadza się. I my dzisiaj będziemy rozmawiać na temat też primerów później, ale wiecie co, musimy sobie tak mniej więcej określić, jakie mamy rodzaje cery i jak je tutaj właśnie rozpoznać, nie? To Ewa, słuchaj, ja Ci oddaję głos, tak? Tak, cera mieszana to tak naprawdę połączenie dwóch cer, cery suchej i tłustej. Jeśli ktoś ma taką cerę, to głównie świeci się strefa T, czyli czoło, nos i broda. Oraz są też partie suche, czyli policzki zazwyczaj. Ta strefa T nie jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. Wiatr, mróz, nie ma szans. Z kolei strefa sucha jest znacznie bardziej skłonna do różnego rodzaju podrażnień. Zazwyczaj występuje uczucie pieczenia, napięcia skóry i jest to głównie na policzkach. Strefa T jest słabo ukrwiona o szarym, ziemistym kolorycie. Często się błyszczy, są wyraźnie rozszerzone pory skórne. Część sucha, czyli zlokalizowana poza strefą T, cechuje się zupełnym brakiem wydzieliny łojowej, czyli tak zwanego naturalnego płaszcza lipidowego. Towarzyszy jej często uczucie napięcia, pieczenia i swędzenia. To już przychodzę do pielęgnacji. Wymaga dwóch różnych sposobów pielęgnacji. Dla cery suchej osobno, dla cery tłustej osobno. I istotne jest bardzo nawilżanie. Ale to jest też ważne dla każdego rodzaju cery. Jednak tutaj jest akurat szczególnie ważne. O, tak. Jeżeli na przykład mamy tą cerę naszą mieszaną, tak, to my możemy dwa rodzaje kremów stosować, tak? Inną na policzki, a inną po prostu na te, które nam się bardzo świecą. Tak, bo na przykład na strefę T nie nałożymy czegoś, co zawiera oleje. Bo jeszcze bardziej to wpłynie do wydzielania się po prostu sebum tego, jeszcze więcej tego będzie, niż my, a my chcemy też, żeby tego było trochę mniej. Należy stosować na strefę T kosmetyki, których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej ilości wody w skórze. Czyli na przykład kremy na bazie kwasu hialuronowego lub gliceryny. Powinno się też stosować kremy z zawartością witamin i cennych dla skóry antyoksydantów. Tłuste kremy zalecane są z kolei porą jesienną i zimową i wyłącznie na okolice skóry suchej. Oczywiście trzeba pamiętać o złuszczaniu naskórka i wykonywaniu peelingów skóry. Czyli dermabrazje wszelkie wskazane, tak? Tak. W przypadku cery mieszanej bardzo dobrze sprawdzają się peelingi typu peel-off. W prawej dłoni jest co najmniej dwa. Widziałam. Powiedz, które zauważyłaś? Tak. No. Nie jestem pewna, ale to chyba ten złoty i ten srebrny był, peeling ten. Platinum, tak? I ta złota. Tak. Tak, to przynajmniej dwa. No oczywiście i peelingi drobnoziarniste, no bo nie możemy też bardzo podrażnić cery, żeby potem się nie zrobiła jakaś wrażliwa. Regularne stosowanie tych peelingów peel-off i tych drobnoziarnistych daje efekt na skórze odświeżenia i wygładzenia skóry. Możemy również polecić maseczki, najlepiej maski nawilżające stosowane na całą okolicę twarzy oraz maski o działaniu ściągającym z zawartością glinki zielonej nakładane tylko i wyłącznie w strefie T. I tutaj mamy pielęgnację z cery mieszanej krok po kroku. Do mycia skóry zawsze używamy kosmetyków w formie żelu lub pianki o właściwościach nawilżających lub przeznaczonych do skóry mieszanej. Do umycia skóry zawsze zastosuj tonik na przykład na bazie lawendy, która ma za zadanie przywrócić skórze odpowiednie pH, a także ułatwia wchłanianie innych kosmetyków.
Musimy również stosować krem ochronny z filtrem przez cały rok. Raz w tygodniu peeling delikatny, drobnoziarnisty lub enzymatyczny. I po tym wszystkim, po wykonaniu całego peelingu, można nałożyć odżywczą, ściągającą lub nawilżającą maseczkę na bazie alg, aloesu, kwasu hialuronowego lub witaminy E. Super. A zabiegi kosmetyczne, które są polecane do tej cery, to peelingi chemiczne, które hamują nadmierne wydzielanie sebum, zwężają pory skórne oraz oczyszczają ją, mikrodermabrazja właśnie. Peeling kawitacyjny wraz z wyżej wymienioną mikrodermabrazją, oba peelingi doskonale stymulują komórki skóry do produkcji nowych oraz usuwają martwe zalegające na jej powierzchni. Oraz zabiegi, które mają algi, kwas hialuronowy, które będą zapewniać właściwy poziom nawilżenia. Super. Tyle mamy na temat tej cery. Zgadza się. A polecałabyś na przykład nasz tonik z witaminą C dla takiej cery, czy nie? Tak, dlatego że skóra też potrzebuje witamin, nie tylko nasz organizm, ale skóra też. Więc jak najbardziej tak. Dobra. To lecimy dalej. Mamy tę cerę mieszaną. Kolejną cerą mamy cerę tłustą. Ktoś ma w ogóle cerę mieszaną tutaj z Was? Umie rozpoznać sobie cerę swoją? Ja mam. Na przykład. Ty masz. Kto jeszcze? Tak. Kto ma jeszcze cerę mieszaną? Ja mam mieszaną ze skłonnościami do przetłuszczania się. O, proszę. Bo tak też można być. Może być. Czyli Oskar, już wiesz, co powinieneś stosować, tak? Jakie peelingi? Jakie no ja tak średnio staram się co drugi dzień poza zastosować peeling na twoją twarz. Okay. Za często też nie możesz, bo możesz za bardzo podrażnić też skórę i może ci się z cery mieszanej do wrażliwej. Także musisz uważać z peelingami. To ile byś razy na przykład w tygodniu proponowała zrobić peeling? Co dwa razy w tygodniu, nie więcej, bo to może potem, może można zaszkodzić po prostu. Okej, okay. Dobra. Słuchajcie, to lecimy teraz, Ewa, z cerą tłustą, nie? Co my mamy na temat cery tłustej tutaj? To już tutaj jest też trochę, muszę sobie przestawić telefon. Problematyczna cera dosyć, prawda? Tak, tak. No tutaj już jest trochę dużo tego, bo cera jest gruba, świeci się bardzo. Może być szary, ziemisty kolor, taki, no nie taki naturalny, o tak. Widoczne są rozszerzone pory. I występują też zaskórniki. Ale posiada odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, mróz, słońce i inne kosmetyki, różne kosmetyki. Ludzie, którzy mają tę cerę, posiadają tę cerę tłustą, później dotyka proces starzenia. To jakiś plus. A wszystko dzięki raku permanentnego wysuszenia, no bo cały czas jest przetłuszczona, więc nie wysusza się tak jak na przykład wrażliwa albo sucha. Często też mogą występować prześwitujące naczynka krwionośne, na przykład na policzkach. Jest skłonność do zatykania porów i tworzą się wikłice skórne, czyli zaskórniki otwarte lub zamknięte. I absolutnie nie wolno ich wyciskać. Dlatego, że potem powstają jeszcze większe, to się roznosi, potem zostają blizny i ciężko jest tego się pozbyć. Także bez wyciskania. Wiem, że korci, ale nie wolno. Miejsce, w którym skóra przetłuszcza się, to zazwyczaj czoło, nos, broda, czyli tak zwane strefa T. W ciele również to występuje, czyli klatka piersiowa, plecy. I teraz jak ją rozpoznać? Błyszczy się nawet po wykonaniu demakijażu, niezależnie jakim preparatem, czy mleczkiem, czy żelem, czy płynem micelarnym. Nałożenie tłustego kremu na skórę powoduje dyskomfort. Zmiany warunków pogodowych nie mają na nią żadnego wpływu. Ma odporność po prostu. I zbyt częsta ekspozycja na słońce może wywołać na skórze nadmierny łojotok, przepraszam. Czyli wydzielanie się sebum, a tego nie bardzo chcemy, żeby to się jeszcze pogłębiało. A na rodzaj cery tłustej może mieć wpływ wiele czynników, czyli genetyka, choroby, jakieś ogólnoustrojowe, pielęgnacja skóry, tryb życia, jaki prowadzimy, wiek, płeć, cykl miesiączkowy u kobiet, zaburzenia pracy, układu pokarmowego,
zaburzenia jakieś hormonalne, stres, nieodpowiednia dieta, leki i szkodliwy, stosowanie szkodliwych używek, typu narkotyki na przykład. I cera tłusta, podstawą cery tłustej jest dokładnie oczyszczenie, złuszczenie i nawilżenie. I należy pamiętać, że stosujemy tylko i wyłącznie kosmetyki przeznaczone właśnie do cery tłustej. Tylko i wyłącznie. Najlepiej z zawartością cynku, który ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Miedź, która reguluje wydzielanie sebum. Działa także matująco na części twarzy, które mają większą skłonność do puszczenia, takie czoło, nos i broda. Oraz kosmetyki, które posiadają siarkę, która hamuje wydzielanie sebum oraz działa przeciwbakteryjnie. Konieczne jest usunięcie części łoju, jednak nie możemy się pozbyć go w całości, gdyż jeśli będziemy chcieli go usunąć w całości, to może doprowadzić do wysuszenia skóry. Wtedy skóra będzie odwodniona, niestety. Zaleca się używać delikatnych, łagodnych preparatów myjących, tak jak wcześniej wymieniłam, żele, mleczka, które nie będą po prostu podrażniać skóry. Kosmetyki myjące należy stosować maksymalnie 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Należy regularnie stosować peelingi, drobnoziarnisty, a w gabinecie kosmetycznym mikrodermabrazy i kwasy chemiczne. Kosmetyki stosowane w domowej pielęgnacji powinny zawierać antyoksydanty, które będą usuwać ze skóry wolne rodniki, przyspieszające procesy starzenia się skóry. Do diety należy włączać kwas linolowy, a także witaminy z grupy B i witaminę A. Należy ograniczać produkty mleczne oraz wysokowęglowodanowe. No i trzeba uprawiać jakiś sport, oczywiście, jakąś jogę, może bieganie, medytację może. Czego należy unikać podczas pielęgnacji cery tłustej, to jest zasadowych mydeł, które zmieniają odczyn z kwaśnego na zasadowy, ponieważ zaburza równowagę bakteryjną skóry. Kosmetyków zawierających silne detergenty znajdujące się w wielu preparatach, na przykład SCLS, to jest w szamponach, żelach pod prysznic, w niektórych kremach jest, tego należy unikać. Trzeba unikać też preparatów typu WO, czyli środków bardzo tłustych, no bo po co nanosić na twarz, na cerę tłustą coś jeszcze bardziej tłustego. My nie chcemy jeszcze bardziej przetłuszczać, tylko trochę zredukować wydzielanie się tego wszystkiego. Nie należy korzystać z kosmetyków, które wykazują działanie komedogenne. Masło kakaowe, olej kokosowy czy lanolinę. Nie używamy też kosmetyków na bazie alkoholu etylowego, bo jeśli użyjemy, to alkohol nam automatycznie, jeśli za dużo go użyjemy czy za często, alkohol automatycznie wysuszy, także będzie cera sucha, a takiej też bardzo nie chcemy. Najlepiej mieć normalną cerę, więc albo mieszaną, to jest trochę łatwiej. Należy stosować glinki mineralne, czy zieloną lub białą. Są też takie maski na twarz z glinką właśnie. Nie powinniśmy się często i intensywnie opalać. I warto zwrócić na dietę i wyeliminować ostre przyprawy, słodycze, palenie papierosów i picie dużej ilości kawy. Kto ma cerę tłustą, przyznać się. Przyznać się, kto ma. Kto ma taką cerę? Tutaj nie ma takiej. Piotruś ma tłustą cerę, tak? Piotruś ma. No. Ja to w ogóle jestem naturalnie tłusty. Więc... To taka inna historia. Oj, dobra, to nie o takie rzeczy pytam, nie o takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, jeżeli mamy tutaj, jeszcze mamy ostatni rodzaj cery, ja specjalnie opowiadamy sobie o tych cerach, bo my przejdziemy później do naszych primerów, żebyśmy wiedzieli, do jakiej cery, jaki po prostu sobie tutaj primer zastosować, żeby sobie nie zrobić krzywdy, tak? Czyli naszym kolejnym typem cery jest cera wrażliwa. I ja mam na przykład taką cerę wrażliwą, więc tutaj wszystkie te tutaj rzeczy, o których będzie Ewa nam tutaj opowiadać, wszystko nam się tutaj sprawdza jak najbardziej, więc Ewcia, dawaj tutaj, co tam masz na temat właśnie tej cery wrażliwej jeszcze. Cera wrażliwa ma skłonność do alergii, pękania naczynek, pojawiają się zaczerwienienia w wyniku działania niskich i wysokich temperatur. Skóra reaguje przede wszystkim na stres, warunki atmosferyczne oraz na to, jakie produkty spożywamy. Jej objawy to przede wszystkim uczucie pieczenia, swędzenia,
ściągnięcia występuje też rumień oraz wysypka. Cery wrażliwej można się nabawić poprzez niewłaściwą pielęgnację lub odziedziczyć po prostu w genach. Istnieje kilka rodzajów skóry wrażliwej, ponieważ każdy z jej typ może się cechować nadwrażliwością. I są trzy właśnie rodzaje tej cery. Cera wrażliwa tłusta, która raczej rzadko występuje. Potem jest cera wrażliwa raczej sucha, czyli to już jest trochę częściej. I najczęściej właśnie wrażliwa naczynkowa. Skóra wrażliwa reaguje na substancje zapachowe, na silny wiatr, promienie słoneczne, detergenty, które są w kosmetykach, niską i wysoką temperaturę, zanieczyszczenia powietrza i oraz pożywienie, ostre i gorące potrawy, kakao i oczywiście alkohol. Niekorzystnie wpływają kosmetyki kolorowe, intensywnie pachnące oraz takie, które zawierają w swoim składzie retinol. Czyli posiadacze skóry wrażliwej nie powinni używać retinolu. Dokładnie. To może po prostu za bardzo podrażnić cerę wrażliwą, która już jest i tak wrażliwa. Słuchajcie, jak wyszły tylko te kosmetyki niebieskie tutaj, to ja mam właśnie taką cerę wrażliwą, suchą i ja sobie chciałam zastosować ten retinol. Zrobiłam sobie takie kuku na twarzy. Po prostu wyglądałam okropnie. Ktoś powiedział, że to się musi pogorszyć, żeby się polepszyło, ale ja próbowałam tego przez tydzień i normalnie coś strasznego. Miałam po prostu plamy, pryszcze, wszystko, co takie, no strasznie wyglądałam. Po prostu byłam w ciapki byłam i to było niefajne. No i ten retinol rzeczywiście, no on służy, ale po prostu do mojej cery on nie jest dobry. Protinol tak. Protinol jak najbardziej jest fantastyczny, ale ten retinol to rzeczywiście... Retinol nie. Nie pomógł mi w niczym. Tak, dlatego przed każdym zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu trzeba przeprowadzić próbę uczuleniową. Wtedy będzie można wiedzieć i najlepiej to, żeby ta próbka została gdzieś tutaj za uchem albo tutaj gdzieś na szyi, tak żeby nie było widać bardzo, potem można kogoś poprosić, żeby sprawdził, bo można na cerę wrażliwą nałożyć retinol na całą twarz, a potem jest problem. Schodzi z twarzy, tak. Nie? No. Oczywiście też alkohol i kwasy owocowe. Warto zdecydować się na naturalne, hipoalergiczne kosmetyki wtedy. Są bezzapachowe i nie zawierają sztucznych barwników. Oczywiście również nakładamy filtry słoneczne. Zimą warto korzystać z tłustych kremów. Latem z lekkich balsamów z wysokim filtrem. Do demakijażu używamy delikatnych, hipoalergicznych mleczek. Nie wolno kłaść się spać bez dodatkowego oczyszczenia skóry. Szczególnie należy poświęcić się okolicy oczu. Należy delikatnie przemywać wcześniej nasączonym płatkiem kosmetycznym, tylko po prostu nie trzeć tak, żeby aż prawie oko nam wypadło, tylko po prostu przyłożyć, odczekać ze 30 sekund i dopiero ściągnąć. To jest najlepsze, bo wtedy wszystko to, co mamy na oku, ono się po prostu rozpuści. No i oczywiście po ocieraniu o tak robią nam się też zmarszczki, a tego raczej nie chcemy. Niewskazane jest stosowanie żelu i mydła. Najlepiej związanie są lekkie emulsje oraz dermatologiczne mydełka. W pielęgnacji domowej nie zaleca się stosowania wody z kranu. Dużo lepszym rozwiązaniem jest korzystanie z wody termalnej lub mineralnej. Skóra wrażliwa wymaga również odpowiedniego nawilżenia, dlatego do tego rodzaju cery najlepsze są kremy o krótkim składzie, działające nawilżająco, łagodząco i kojąco. Nie można również często wykonywać peelingów, ze względu na to, że tego rodzaju cera ma skłonność do pojawiania się popękanych naczynek, warto mieć krem na naczynka oraz zielony korektor maskujący zaczerwienienia. Czego należy unikać, mając cerę wrażliwą? Mogą zaszkodzić czynniki egzogenne, czyli wszystko to, co pochodzi z zewnątrz i ma ze skórą bezpośredni kontakt lub czynniki endogenne, czyli te związane z pracą organizmu i posiadające na nią wpływ. Do czynników tych pierwszych, czyli endogennych, możemy zaliczyć hormony, stres, który w przypadku atopowego zapalenia skóry nasila zmiany zapalne, a do tych drugich, czyli tych egzogennych, możemy zaliczyć kosmetyki, wodę, pocieranie skóry właśnie i pożywienie, to co właśnie zjadamy.
Cera wrażliwa, no i tutaj wymienię najczęściej popełniane błędy. Mogą po prostu ludzie nie wiedzieć, jaką mają cerę, a robią sobie po prostu... Krzywdę. Tak. Krzywdę, tak. To jest zbyt intensywne pocieranie, czyli mechaniczne tarcie skóry usuwa z niej ochronną warstwę lipidów, czyli zbyt mocno, nie. Pomału, bez pośpiechu. Zbyt silne kosmetyki. I tutaj skóra wrażliwa nie lubi kosmetyków o szerokim składzie i intensywnym działaniu. Czyli szczególnie jeśli występuje w nich witamina A, czyli retinol, oraz witamina C. I w tym przypadku dla cery wrażliwej raczej nie powinniśmy stosować witaminy C. Korzystanie z naparów ziołowych, czyli mimo że zioła uznawane są za bezpieczne, to warto jednak uważać, ponieważ niektóre odmiany roślin mogą wywołać reakcje alergiczne właśnie na tej skórze. Częsta zmiana kosmetyków. Zbyt częsta i radykalna zmiana kosmetyków może wywołać podrażnienia skóry. Mamy. Słuchajcie, wiecie, że tylko 19% kobiet wie, jak dobrać sobie kosmetyki do swojej cery? Tylko 19% tak naprawdę. Tak, i mężczyzn tak samo, bo to mężczyzn też dotyczy, jakby nie było. Każdy, kto ma właśnie cerę wrażliwą, czy cerę tłustą, czy cerę mieszaną, powinien liczyć się z tym, że ona jest taka specyficzna i do tego potrzebne są różne rodzaje kosmetyków, tak? Bo niektórzy używają, ktoś powie, słuchaj, dla mnie to jest dobre, ktoś mówi, słuchaj, dla mnie to nie jest dobre, tak? Na przykład dla mnie są kosmetyki z retinolem, odpadają w zupełności, ale protinol jest fantastyczny. Więc tutaj, słuchajcie, trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o tą naszą cerę i trzeba mieć świadomość, jaką my tą cerę mamy i co należy używać. Jakie peelingi, jakie kremy, jak uważać. Ja na przykład ja siedzę w samochodzie i działa klimatyzacja i ten podmuch powietrza na mnie idzie, ja nie cierpię tego, słuchajcie, bo moja cera wtedy cierpi. Naprawdę. Moja skóra po prostu jest cerą bardzo wrażliwą i suchą. I jak po prostu czuję ten podmuch powietrza, to ja jestem od razu chora, nie? Muszę wyłączyć, bo wiem, że to mi szkodzi, nie? A słuchajcie, są takie rzeczy, które takie sygnały, kiedy my nie musicie specjalnie określać sobie rodzaju tej swojej cery, ale po prostu czujecie, że coś tam jest, prawda, na rzeczy i pewne rzeczy wam po prostu nie służą, nie? Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Co my dalej mamy? Dzisiaj będziemy opowiadać sobie na temat primerów. Słuchajcie, w Avonie mamy nowe primery. To jest taka trójca. Trójca wam pokażę, taką mamy trójcę i o tej trójce dzisiaj będziemy rozmawiać, bo ta trójca jest do różnego rodzaju właśnie cery. Dlatego poruszyliśmy ten problem tutaj z tą cerą, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to zastosować, tak? I tak, mamy nową serię Primer Collection The Magic i są to produkty, które zawierają primer o upiększających właściwościach do każdego koloru skóry oraz wszelkich skórnych problemów, tak? Czyli tak, pierwszy, mamy ten fioletowy, on jest wygładzający, tak? Wygładzający, rozmazuje widoczność porów oraz delikatnych zmarszczek i nieprawidłowości i ma w sobie SPF 20, czyli chroni nas przed słoneczkiem, tak? Jakby nie było. On jest w cenie, bo to jest, mamy tutaj właśnie z naszego First Looka stronę 3,85 dla konsultantki, a dla naszego klienta, słuchajcie, w katalogu... 5,50, słuchajcie, katalog numer 12, tutaj było 5,50. Która strona? Może wy macie tutaj na stronie? 15. Wygładzający twarz, mistrz perfekcyjnej skóry w nowym super opakowaniu, słuchajcie, bo on był już wcześniej, widzicie? On był w takim białym opakowaniu Magic Mark tutaj, czyli on po prostu zmienił sobie w tym momencie tylko powłokę, tak? Powłokę, on jest wygładzający. Ewa, do jakiej cery tutaj pasuje ten? Ten pasuje do każdej, prawda? Praktycznie tutaj, nie? Ten wygładzający, czy jak byś polecała? Można go stosować do każdej, ale jeśli ktoś ma na przykład, no to już na przykład suchą lub tłustą lub mieszaną, to raczej wolę ten inny właśnie, głównie do tej cery. Ale jeśli ktoś na przykład ma inną niż tłustą, mieszaną lub suchą, to właśnie ten będzie najlepszy. Tak, ale musimy też podkreślić, że primer to nie jest krem nawilżający, tak?
przeszkadzać. Bo musimy pod primer nawilżyć sobie naszą skórę i dopiero wtedy nakładamy primer, prawda? Bo on ma takie właściwości, on jest troszeczkę taki jakby klejący w swojej konsystencji, bo on ma za zadanie trzymać nam nasz podkład, tak? Nasz puder, podkład, prawda, na twarzy, żeby on nam się pięknie tutaj właśnie rozprowadzał i żeby nam się pięknie, że tak powiem, na twarzy to wszystko ładnie, równomiernie rozprowadzało i żeby ładnie to wyglądało. Dobra, lecimy dalej. Kolejny mamy, słuchajcie, do skóry suchej oraz odwodnionej i to jest też nasz nawadniający, tak? Nawadniający Magic Hydrating, nawodnienie, odświeża i nawilża, tak? To jest 30. Słuchajcie, one są w ogóle wszystkie produkowane w Polsce, tak, produkowane są w Polsce i słuchajcie, też tu są te znaki zawsze na każdym opakowaniu, że on po otwarciu może być 12 miesięcy, tak? To miejcie na uwadze zawsze tutaj, jak to jest, bo jeżeli na przykład jest ten, powiedzmy, primer otwarty 2 lata, no to słuchajcie, on się po roku już nadaje do wyrzucenia, tak? Bo nasze kosmetyki też się utleniają, tak? I one później nie mają tych właściwości, które powinny mieć. Czyli ten nawodnienie, nawadnia, odświeża i nawilża. Czyli ono do cery suchej, tak, Ewa? Proponujemy, do wrażliwej suchej. Tak, ale można też, jeśli ktoś posiada cerę, ale alergiczną, to też można go stosować do tej cery. Mhm. Więc on też jest w cenie 5,50 tutaj w naszym katalogu. Możemy go znaleźć też na sklepie. To jest ta właśnie nasza całkowita, że tak powiem, nowość, katalog numer 12. Można tutaj znaleźć. Dobra, lecimy dalej. Co my tu dalej mamy? Słuchajcie, ten jest do skóry tłustej oraz mieszanej, czyli on jest matujący. Natychmiastowo redukuje połysk, utrzymuje matowy wygląd skóry. Co jest bardzo ważne, jeżeli mamy taką tłustą cerę, prawda, Ewa? Tak, bo nie chcemy się świecić dodatkowo jeszcze, a na przykład nakładanie non-stop pudru też nam nic nie da, bo to jest tylko na krótko, więc żeby trochę złagodzić świecenie, warto nałożyć właśnie taki antydoświecenia po prostu. Ale możemy go też używać, bo to jest zaznaczone, że możemy używać go albo pod podkład, albo możemy normalnie się nim smarować bez dodatku. Wtedy on nam kontroluje, że tak powiem, matuje nam naszą cerę, prawda? Czyli jeżeli się nie malujemy, to możemy go używać po prostu na nawilżoną cerę i on, nasza ta cera jest taka nieświecąca. Jeżeli ktoś nie lubi świecącej skóry, to jest super produkt. 5,50. Tak, 5,50 w naszym katalogu, normalna cena jest 8, czyli on jest teraz w promocji, tak? Tutaj też mamy na obrazku, nie wiem czy tutaj widać, że jak wygląda przed ta nasza cera, a jak wygląda po zastosowaniu tego kosmetyku. Czyli ta cera naprawdę staje się taka jakby mniej świecąca tutaj. Dobra, słuchajcie, macie jakieś pytania jeszcze, jeżeli chodzi o te nasze primery? Coś chcecie dodać? Nie macie? Dobra, to lecimy dalej. Słuchajcie, co nowego jeszcze mamy w katalogu numer 12? Słuchajcie, oto ona. Oto ona, podwójna nasza jakby taka kredka cień. Słuchajcie, nie wiem, czy już ktoś zastosował sobie, kupił tą naszą kredkę cień. Słuchajcie, ona jest mega, mega fajna i mega specyficzna. To jest taki jakby jeden unikatowy produkt na rynku, jeżeli chodzi o Avon, nie wiem, czy w innych firmach też takie się znajdują, ale nie widziałam. Słuchajcie, to jest, zobaczcie, kredka do oczu, która jest super kremowa, łatwo się nakłada tutaj, a do tego, jeżeli to zamkniemy tutaj, mamy cień płynie do powiek. Można to budować, blendować, co pozwala, że mamy właśnie, możemy uzyskać fajny efekt. I teraz są dostępne w wykończeniu Hyper Shine i odcieniach Demi Matte, idealne na sezon imprezowy i święta, kiedy tylko zechcesz, tak? Więc słuchajcie, tu jest cała instrukcja, jak sobie pomalować na przykład taką kredeczką oko, tak, tym cieniem kredką, tak, bo to jest Shadow Glow. Delikatnie rozciągnij kącik oka na zewnątrz, aby uzyskać głęboką powierzchnię. Narysuj krótkie kreski wzdłuż powieki, wypełnij luki, aby uzyskać bardziej miękkie, rozmyte wykończenie. Rozprowadź palcami lub pędzelkiem. Produkt można budować, więc na początek dodaj tylko cienką warstwę. Zawsze możesz dodać więcej, jeżeli chcesz uzyskać bogatszy kolor. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą naszą kredeczkę, kto wie, w jakiej ona jest cenie w naszym katalogu, kredkę cień, ona w tym momencie jest za 7 funtów, zobaczcie. Strona 37 w naszym katalogu,
37 funtów. Lola, co ja mówię? 7 funtów. 37 strona. Tak, i mamy, słuchajcie, tutaj różne kolory. Niektóre te kolory są takie kontrastujące, a niektóre są, że tak powiem, uzupełniające siebie, czyli one po prostu jakby się dopełniają, tak, czyli pogłębiają dany kolor. Tutaj będę Wam pokazywać, bo mamy różnego rodzaju właśnie tutaj kolory. Mamy taki heavy metal, tak, którym się malujemy. Ta kredeczka wygląda w ten sposób. To jest taki shadow glow. Słuchajcie, ja się pomalowałam dzisiaj i mam ten kolor Team Dream. Team Dream, nie będę Wam za bardzo tutaj oka wsadzać do kamery, słuchajcie. Ale ona jest taka bardzo sparkly. Bardzo sparkly jest ten cień, słuchajcie, bardzo jest taki kremowy. Bardzo łatwo się nakłada. Chociaż ten aplikator, tak mi się wydaje, że troszeczkę mógłby być większy, bardziej taki, może by był bardziej precyzyjny, bo on jest taki bardzo, bardzo, bardzo mini. Tutaj. Ta kredeczka rzeczywiście jest taka kremowa i mamy tutaj, zobaczcie, różnego rodzaju kolory i te kolory są, to jest 2, 4, 6, 8, 9 kolorów mamy różnych w katalogu. I one są naprawdę tutaj bardzo różne są od takiej właśnie czerwieni po brązy, takie opale tutaj, ta zieleń, taka drama green nawet, słuchajcie, myślę, że to jest bardzo fajny produkt, 2 w 1, w cenie 7 funtów. Jaki jest efekt? Spojrzenie pełne blasku, olśniewającej mocy i w tym sezonie postaw na efekt glow. To doskonały wybór do odważnego makijażu, a nasz kompaktowy kosmetyk pomoże Ci go uzyskać. Płynny cień do powiek z jednej strony i kredka o kremowej formule z drugiej strony to podwójna moc olśniewania. Słuchajcie, jak chcecie zabłysnąć, oczko pięknie wymalować, lśniąco, to ta kredeczka super fajna. Słuchajcie, tu mamy też różne właśnie odcienie, to jest odcień ten pink, to słuchajcie, na tych naszych paseczkach tutaj widać dokładnie te nasze odcienie. To jest tutaj właśnie czy niebieski, tutaj mamy odcień Frost and Kiss. I mamy odcień, to jest taki typowo właśnie, taki bardziej nudziak tutaj. I mamy odcień lilak, hazel, więc to są nasze odcienie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo dzisiaj nam się trochę przedłużyło to wszystko. Teraz, słuchajcie, chciałam Wam pokazać coś innego, coś nowego też, co mamy tutaj. Słuchajcie, tutaj mamy, moi drodzy, zegareczek mamy. Widzieliście ten zegarek już, czy nie? Zegareczek Megan Watch. Ten zegarek kosztuje w tym momencie w naszym katalogu 12 funtów, 12 czy 15. Słuchajcie, on ma bardzo ładną silikonową bransoletkę. Jest naprawdę śliczny. On kosztuje 12. W naszym katalogu to jest właśnie cena 12 funtów. Jest na stronie 145 i mamy go w dwóch kolorach. On jest biały i jest kolor tutaj różowy. Kolor taki różowy. Słuchajcie, pudełeczko, jeżeli chcecie prezent kupić komuś, przepiękne. Przepiękne pudełeczko. Widzicie? Tutaj, może ja tutaj zwiększę. Nam. Zobaczcie, takie jest pudełeczko. Przeładne, takie śliczne. I do tego jest ten zegareczek. Ten zegareczek będziecie losowany. Losowany będziecie zegareczek też, zobaczcie. To jest taka ala silikonowa bransoletka. Przeładna, przepięknie się świeci. Więc słuchajcie, zegarki w Ewonie mamy bardzo różne tutaj. Piotruś, możesz coś powiedzieć na temat tego zegarka? On jest bardziej taki ozdobny jakby, bo to jest silikonowa, tutaj jest właśnie bransoletka. Może ja go odepchnę, tutaj Wam pokażę, jak on wygląda. On tak się ładnie układa na ręce. To jest zegarek, który według jakiejś tam kwalifikacji zegarków należy do kategorii dress watch, czyli od okazji do okazji, albo po prostu na co dzień, na każdą sytuację. On jest zrobiony z bardzo delikatnego silikonu, więc tutaj trzeba zwrócić właśnie na to uwagę, czy ktoś nie ma przypadkiem uczulenia na silikon, bo są osoby, które mają. Jest to przeciętny rozmiar na zwykłą dużą rękę i part na baterię. To bateria bardzo łatwo się wymienia, więc jeżeli
to komuś udałoby się utrzymać ten zegarek tak długo. Logo Avon. Jeżeli komuś by się udało ten zegarek tak długo utrzymać, żeby mu bateria w nim wysiadła, no to spokojnie można wymienić, bo one zwykle, te zegarki z Avonu zwykle mają takie coś, że tam nie ma żadnych specjalnych funkcji. W związku z tym zegarek będzie chodził 5-10 lat bez problemu. Jest tylko kwestia tego, czy wciąż nam się będzie podobać, czy wciąż będziemy go chcieli używać. Ciekawostką jest jeszcze to, że to jest właśnie zegarek, na którym jest napisane, że to jest Avon. I jest napisane nawet na samym katalogu, że na ten zegarek jest 2 lata gwarancji. To jest ciekawostka, bo to jest jeden z pierwszych, a w każdym razie niewielu zegarków marki Avon, sprzedawanych w Avonie, za które Avon bierze odpowiedzialność. Jeżeli coś by się działo, tylko na zwroty, pamiętajcie, mamy 90 dni w Avonie, tak? 90 dni mamy w tym momencie, więc jeżeli coś by się działo z takim zegarkiem, ale zegareczek jest śliczny, naprawdę jest bardzo ładny, więc myślę, że warto, no biały jest akurat ten, myślę, że warto jest zwrócić na niego uwagę, plus do tego prześliczne pudełeczko, słuchajcie, bardzo takie prezentowe, właśnie też logo Avon, tak? Tutaj fantastycznie. Słuchajcie, z tych naszych nowości to na razie tyle. Chciałam Wam jeszcze pokazać tutaj, bo mamy tą naszą promocję. Promocję mamy, która teraz jest w katalogu numer 12, więc to jest super fajna promocja. Słuchajcie, perfumy 100 ml można kupić za 6. I słuchajcie, to nie są byle jakie perfumy, to są nasze hity. To są nasze hity klasyki. Today Perceive, Attraction czy Eve Confidence, więc to są naprawdę fantastyczne perfumy. 6 funtów będą nas kosztować, jeżeli zakupimy coś ze strony 7487 za 8 funtów, czyli jakiś tam perfum, prawda? Dodatkowo, czyli do każdego perfumu możemy zakupić sobie za 6 ten duży właśnie 100 ml perfum, tak? Cena tutaj jest za Eve Confidence 26, za Attraction 24, za Perceive 20, Today 26. Słuchajcie, ceny są naprawdę tutaj mega, ale szósteczka do nas przemawia, nie? Czyli można z tych stron wybrać na przykład sobie Faraway, Original, Infinity, Gold, Glamour. Którą najbardziej lubicie? Kasia, którą lubisz najbardziej? Glamour. Glamour, tak? Przemawia do ciebie. No, słuchajcie, każdy lubi innego, nie? Ale Glamour się bardzo fajnie sprzedaje. Infinity się świetnie sprzedaje tak samo. Mhm. Także... Tutaj też mamy Little Black Dress, nie? Kolejne strony, Party, Weekender, że to są takie właśnie nasze klasyczne, standardowe perfumy, mała czarna sukienka, świetnie się nam zawsze sprzedawała, więc to jest też... Tylko Rebel nie ma w tej promocji. No nie ma, ale słuchajcie, na przykład Mesmerize Black, to jest na przykład, te męskie perfumy są 100 ml tutaj, a Mesmerize Black jest podobne do męskiej perfumy, Ilonka, ty mi wczoraj mówiłaś, do jakiej perfumy jest podobna? Do Paco Rabanne 1 Million męski. O, właśnie, że bardzo podobny zapach, prawda? Strasznie, no prawie tak samo pachną. No, że fantastycznie, słuchajcie, tylko 8 funtów. 8 funtów plus do tego można sobie kupić bardzo dużą właśnie tą perfumę 100 ml, więc to jest super. Słuchajcie, kto jeszcze nie wypróbował, warto zainwestować te 8 funtów i spróbować, naprawdę i spróbować, czy rzeczywiście to jest jak 1 milion, nie? Tutaj mamy jeszcze te Amber, mamy też Mesmerize Original. Te Amber są przepiękne, nie? Mi się bardzo podobają te perfumy, nie wiem, czy lubicie. Mówię, że jeszcze nie próbowałam. Nie próbowałaś Amber? Ale to musisz, bo to jest takie z bursztynem, właśnie przeładne są perfumki. Dalej mamy Hair Story. Każda kobitka, która poperfumowała się tą perfumą albo dostała próbkę, mówi, że jest przepiękna. Ktoś próbował? Nie. Hair Story dla kobiet, które mają swoją historię, są takie bardzo, bardzo odważne i tak dla takich bizneswoman, ja się śmieję, tak? Które mocno stoją, że tak powiem, dwoma nogami na ziemi. Więc mamy tą właśnie, może ta paczula powoduje, albo ten czerwony paper czy iris, prawda, że te perfumy są takie naprawdę mega wyjątkowe. Tutaj mamy właśnie te nasze perfumy inspirowane miłością, w których ja się też zakochałam, słuchajcie, no już prawie zużyłam połowę, no 2 tygodnie używam, ale widać, że lubię, słuchajcie, przeładne, o tych opowiadaliśmy sobie ostatnio, więc ja tutaj nie będę mówiła, one kosztują są w cenie 15 funtów i tutaj są 30 ml. To są siostry Today, Tomorrow, Always, te perfumy, one są takie, tylko one się naprawdę dużo dłużej utrzymują na tej naszej skórze, bo to w zależności od ceny tak naprawdę.
te perfumy, które są mega tanie, krócej się jednak na tej skórze utrzymują, tak? A te, które są droższe, rzeczywiście mają ten swój zapach troszeczkę dłużej. Tutaj mamy, zobaczcie, Today, Tomorrow, Always, one są po 12, tylko tutaj są właśnie te 50, to są 50 tutaj. No i Persifka za 7. Persifka jest tutaj za 7. I słuchajcie, na tym kończą się te nasze promocje i ktokolwiek kupi perfumę w cenie 8 funtów, jedną taką właśnie dużą perfumę może zakupić sobie za 6 w katalogu numer 12, tak? Jeżeli macie swojego konsultanta, to super, słuchajcie, poproście o katalog. Jeżeli nie, zgłoście się do nas, my wyślemy Wam link do naszego sklepu, żebyście mogli sobie zamówić. A jeżeli chcecie mieć jeszcze tanie, słuchajcie, to najlepiej bądźcie tutaj z nami i bądźcie naszymi konsultantami i każdy konsultant ma 20% zniżki od momentu, kiedy cokolwiek sobie zamówi, czyli słuchajcie, od pierwszego produktu zakupionego zaoszczędza 20%. Więc ktoś by potrzebował, to ja zapraszam serdecznie tutaj też. Mamy tutaj całą gamę liderów, tak? Kto jest liderem tutaj na tym naszym spotkaniu? Przyznajcie się. No, chyba z 5 literek jest, tak, tutaj. To słuchajcie, dajcie znać, na pewno ktoś Was tutaj zapisze i pokaże Wam, jak funkcjonuje Avon, jak to wszystko u nas wygląda, tak? Dobra, słuchajcie, na dzień dzisiejszy to tyle. Zrobimy jeszcze sobie losowanie, tak? Macie jeszcze jakieś pytania do tego wszystkiego? Moi drodzy, co dzisiaj będziemy losować? Co będziemy losować? Co chcecie? Co? A jeszcze chciałam Wam pokazać, że Piotr jest w klubie prezydenckim i otrzymał od Avonu przepiękny prezent, tak? Otrzymał od Avonu przepiękny prezent i otrzymał, zobaczcie, czarny garnitur Dark, to jest to, co teraz pojawi się w katalogu numer 13, bo to jest w first looku, już widziałam. I One Attraction i to jest ten nasz intensyw, tak? Intensyw, który mieliśmy ostatnio. Okej, okay. Słuchajcie, dzisiaj losujemy trzy nagrody. Będą trzy nagrody. W tym będą, słuchajcie, dwa primery, będzie primer smoothing, ten primer tutaj, one są nowiutkie, nieużywane, tylko chciałam Wam pokazać, jak wyglądają opakowania, słuchajcie, nie bójcie się, to nie, że tutaj mam opakowania, słuchajcie, wszędzie też są, zobaczcie, te nasze znaczki, że my nie testujemy na zwierzętach, czyli te dwa primery, słuchajcie, pierwszy primer smoothing leci do, tutaj sobie wypisałam w międzyczasie, mam taki koszyk dzisiaj, zgrabny, widać, tutaj mam, tutaj ten, dobra, losujemy. Oskar. Drugi primer, słuchajcie, to jest Time and All Control, to jest druga nagroda, słuchajcie, to losujemy. Ilonka. I nasz zegareczek, tutaj już spakowany zegareczek, leci do. Do kogo leci zegareczek? Ewa, w końcu wygrałaś nagrodę, yes, zegareczek do Ciebie. A dzisiaj tak pięknie mi pomogłaś normalnie, że Ci się należy jak nic, no. Dzięki Ania Szostecka, bo Ania ma zepsuty telefon i jej nie słychać niestety. Dzięki Ewa za zaprowadzenie, w ogóle dzięki Wam wszystkim, którzy dzisiaj przyszli. Nagrody wysyłamy w poniedziałek jak zawsze i za tydzień Was zapraszamy znowu na kawkę, nie? Coś fajnego wymyślę. Dobra, buzi. Trzymajcie się, do następnego, za tydzień. No pa. Pa, 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 pa.